źródłem rzucamy. Oczywiście to nie jest tylko nasza praca i nasza organizacja. Pomagają nam nasi przyjaciele, sponsorzy, którzy wydają jakieś reklamy i tak dalej, żebyśmy mogli tutaj się spotkać. Chciałbym w tym miejscu podziękować Urzędowi Miasta i Gminy Wronki, który zawsze nas wspiera. Chciałbym oczywiście podziękować dyrektorowi i pracownikom Wronieckiego Ośrodka Kultury, którzy z nami są już od lat. Oczywiście są też firmy zewnętrzne, wronieckie, które starają się nas wesprzeć, ponieważ no, sympatyzują z motocyklistami. Takie firmy jak firma Gelk, jak firma Nevcom, jak firma Elmax. No nie chciałbym kogoś pominąć. No oczywiście również patronat medialny tutaj Wronieckiego Bazaru jest nam co roku pomocny. Dzięki tym wszystkim ludziom, dzięki naszym przyjaciołom, no możemy się tutaj spotykać w tak licznym gronie. Jak na razie 7. motomajówka, po raz 7. pogoda nam dopisuje, także opatrzność nad nami czuwa. Myślę, że ci, którzy jeździli przed nami, a których z nami nie ma, też z góry nas patrzą i pomagają nam w tej organizacji. No trudno jest policzyć, musiałbym stać w jednym miejscu, niestety jestem tu co chwilę rozrywany, gdzieś coś trzeba załatwić. Nie wiem, ale szacunkowo powiedzmy, że jeżeli w ubiegłym roku było ponad 600 motocykli, to myślę, że nie mniej jest w tym roku. Jeżeli policzymy, że na każdym motocyklu średnio przyjechało 1,5 motocyklista, motocyklistki, bo plecaczki z nami jeżdżą, to mamy około 1000 ludzi. Tak? Mamy około 1000 ludzi na motocyklach. Nie wszyscy pojechali na paradę. Nie wszyscy stoją tu razem z nami, bo widziałem przy wjeździe do Olszynek również motocykle, które już były, zanim się impreza rozpoczęła. Także śmiało można powiedzieć, że ściągamy do Wronek i reklamujemy, ściągamy do Wronek powiedzmy około 1000 osób na imprezę. Poza tym jest również dużo ludzi odwiedzających, oglądających z Wronek, z okolic, którzy specjalnie na to święto tutaj do nas ściągają. Myślę, że dobra reklama dla miasta i gminy Wronki. Motocykle we Wronkach zorganizowanie jeździły od lat 50. można powiedzieć i my staramy się kultywować tą tradycję. Tak, wystawa była rok temu w związku z ruchem motocyklowym na terenie miasta i gminy Wronki. Najstarszy zaprezentowany tam na zdjęciu motocykl, zdjęcie pochodziło z roku 1906, a rowery z roku 1907, czyli można się zapytać, co było pierwsze, kura czy jajo, motocykl czy rowery, tak? We Wronkach to i to pojawiło się dość wcześnie. Myślę, że no na początku XX wieku motocykle już po Wronkach jeździły. Były to wiadomo, pierwsze modele, później przybywało ich coraz więcej, ale dopiero po II wojnie światowej ludzie zaczęli się jednoczyć i razem jeździć. Posiadamy w naszych zbiorach zdjęcie motocyklistów wronieckich z początku lat 50. To na fotografii jest 12 motocykli, jeden samochód. To w tamtych czasach, powiedzmy, z jednego miasteczka takiego jak Wronki, kilkutysięcznego, to myślę, że to była niezła grupa. No tak, taka tradycja spotkań z lotów motocyklowych. No trzeba być odważny, żeby dzisiaj powiedzmy głośnym motocyklem jeździć przy ograniczeniach, przy sprzęcie, jaki policja posiada. Przeważnie są to motocykle, które znajdują się na granicy głośności, tak? Dozwolonych głośności, ale jak się tak na zwolnionych, znaczy na bez biegów, bez jeżdżenia przekręci, one tam mają około 100 decybeli. No jestem ciekawy dzisiaj, ile wyśrubują, jaką głośność. Mamy jeszcze inne konkursy przewidziane dla ludzi, którzy przyjechali do nas. Zawsze nagradzamy najstarszego motocyklistę albo motocyklistkę, bo zdarzało się w poprzednich latach, że były to panie, które były najstarsze.
były nagradzane przez nas i również dla najstarszego motocykla przywiezionego, który przyjechał na nasze spotkanie. No liczy się, bo Genek jeździ tymi motocyklami. On akurat ma te motocykle, niektóre z nich zarejestrowane. W niedzielę wielkanocną przyjechał do nas właśnie na CIDAP-ie z 38 roku. Tak, to są motocykle, wszystkie te motocykle, to są motocykle sprawne. Można je odpalić, można nimi jeździć. Wiadomo, że nie jeździ się nimi w dalekie trasy, ale żeby się pokazać na takim spotkaniu jak dzisiejsze, czy na jakimś zlocie, można jeździć. Ostatnio spotkaliśmy się z Genkiem na zlocie u naszych przyjaciół w Sierakowie, u Junaków. Oczywiście przyjechał zabytkowym motocyklem na zlocie. No, nie wiem, czy był taki konkurs w Sierakowie. Ale u nas ma szansę. No. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że nie tam dla nas. No myślę, że tak. To nie jest może zbyt wielki tam sponsoring, ale motocyklistów cieszą takie nawet małe gadżety, które dostaną, żeby o nich pamiętać, że się starali, że przyjechali i tak dalej. Dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z nami są, mamy pamiątkowe blachy. Tak. A ja nie mam. Bo prawdę mówiąc, my tworzymy tutaj tworzymy historię wrońskiego motocyklizmu, ciąg dalszy, tak? A taka blacha jest na pewno miłą pamiątką i wspomnieniem tego, co było kiedyś tam. Ja mam blachę, teraz to kupię motor. Zapraszamy do naszej sekcji, będziemy jeździć razem. Mamy w naszej sekcji młodzież, można powiedzieć, która ma lat 18. Nawet jeden z naszych kolegów właśnie zdał prawo jazdy kilka tygodni temu. A mamy również seniora, który już jest na emeryturze, można powiedzieć. Jeździ z nami, mówi, że dzięki temu, że z nami jeździ, czuje się młodo, ponieważ mówi, w jego towarzystwie dzisiaj się tylko rozmawia o lekarstwach, o aptekach, o wyjazdach do sanatoriów, tak? Natomiast mówi, że jak wsiada na motocykl, to czuje się, mówi, 30 lat młodszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.